Dzień dobry. Witamy serdecznie w tym przepięknym nadburzańskim klimacie. Piąta Mielnicka Noc Kabaretowa w Mielniku. To jest jedna z pierwszych imprez. Z tego co się orientuję, to są jedyne impreza tego typu kulturalna tutaj w okolicy. Trzy z czterech kabaretów faktycznie, które wystąpiły tydzień temu w Rągowie, dzisiaj zawitały do Mielnika. Z czego się bardzo cieszę, bo ciężko było po tym trudnym okresie ruszyć tam z powrotem, szczególnie z tak pozytywną imprezą, tym bardziej, że robimy ją w piątek. No, cieszę się przede wszystkim, że pogoda dopisała, publiczność też znakomicie dopisała. Moim marzeniem, jak i tutaj miejscowych władz, jest to, żeby ta impreza była cykliczna. Mam nadzieję, że przez kolejne dziesiątki lat. Scenerię mamy piękną, może nie tak jak... Teatr Topolina, tak? To dobrze pamiętam? Miejscowi mówią Amfiteatr Topolina. Tutaj, gdzie się znajdujemy, faktycznie jest scena, jest mini amfiteatr. No, miejsce piękne, idealne, kameralne na kabarety. Blisko z Białej Podlaskiej, blisko z Siedlec. My to zawsze akurat mówimy tu miejsce, że Bóg łączy, nie dzieli, więc jest to taka też wartość dodana tego miejsca, gdzie się znajdujemy. Nie mogę patrzeć, że pan kierownik taki łapie kawałek. Wojtek, oddychaj, patrz i słuchaj. I powiedz mi spokojnie teraz, dlaczego cały blok jest nieocieplony? No bo to są mieszkania plus, tak? No tak. No to tu zawsze będzie ciepło chyba, nie? Gruntownie zostanie przebudowana scena przede wszystkim. No też, żeby jakby iść z duchem czasu, prawda? No jest to miejsce kameralne. Ono będzie oczywiście w tym samym miejscu, w którym się znajduje, bo to jest chyba największa atrakcja tak naprawdę tego miejsca. No oczywiście musimy poprawić kilka walorów technicznych, ale liczę na to, że szósta noc kabaretowa, czyli za rok, już będzie na nowej scenie. Jesteś normalny? Ty się resetujesz w jakiś czas? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja to minister! Ładnie. Co tu się dzieje? Nic się nie dzieje, jak pan ministra to ci, co na czarno robią paszty! Dzisiaj mamy cztery kabarety. Występuje u nas kabaret PKS, kabaret z Konopi, Antoni Gorgoń-Grucha, stand-uper, no i gwiazdą wieczoru jest kabaret Jurki. Zapraszamy na nasze nowo otwarte ścieżki turystyczne w Mielniku. Zapraszamy, kto jeszcze nie był, serdecznie do odwiedzenia Mielnika. Mamy naprawdę i całej gminy, mamy dużo różnych atrakcji. Nie tylko takie kulturalne, ale jeśli chodzi o takie typowo kulturalne, to jeszcze mamy dialogi muzyczne nad Bugiem, które będą w sierpniu. Bugiem impreza odbędzie się 7 sierpnia. Z tego miejsca też chciałbym Państwa serdecznie zaprosić, bo już to jest 30. edycja dialogu, więc kawał historii. To prezentacja kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących w Polsce, więc naprawdę kalejdoskop muzyczny, warsztatowy, taneczny. Warto przyjechać, poświęcić czas i przyjechać do Mielnika. Tak, to tak. Otóż 9 piętro zostało rozwane po... Bo... Potrzebowaliśmy materiał na 10. Nie rozebraliśmy 9. Halo. Trzeba myśleć. Też to, także zapraszamy serdecznie. Już samo to, że można się do Was dostać promem za burzę Mielnik, to jest niezłą atrakcją. No myślę, że tak. Mało jest tego typu w Polsce, wydaje mi się, takich miejsc z taką przeprawą. Jest to jeszcze taka, można powiedzieć, naturalna przeprawa, historyczna, chociaż może miejsce nie jest historyczne, bo był wcześniej w innym miejscu, ale tu kiedyś był prawdopodobnie most, gdzie teraz jest prom. Kiedyś był jeszcze w Niemirowie. Serdecznie pozdrawiamy turystów i mieszkańców gminy Mielnik. Zapraszam jeszcze raz serdecznie. Proszę przyjechać, zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda.